Dobra, cześć, siemano, witam w kolejnym vlogu. No nie, ta kobieta to mi nie da chyba vloga nawet zacząć. O Jezu. Widzicie, butelkę dzisiaj mam. Idziemy sobie pozbierać stałą stunkę. Powiedziałem, że mi tu buszuje. Tak więc trzeba będzie coś z tym zrobić, porządek. Dobra, mamy kolejne dwa. Hops. Hops. Nie za dużo. Tutaj nie ma, ale pozbierać trzeba. Bo żaden środek na nią nie zadziała. No to mędę chulebną. No i tak sobie zbieram co roku stałą stronkę. Oczywiście gdzieś tam jakieś jaja na pewno zostawi. Gdzie się wykluje młoda i no, zawsze gdzieś tam ucieknie. Ops. Tu gdzieś można zadusić. Zresztą no i tak ona odbije. To się nawet nie czaje z nią. Żaden środek na nią nie pomoże, żeby zwalczyć. To jest stonka, ja nie wiem. Sprawdzona metoda jedyna to jest w butelkę, czy słoik, czy coś, żeby... No, ogólnie w nocy ładnie popadało, 4 godziny lało bez przerwy. Także jakieś 26 litrów spadło na pewno. Góra i 30 może też być. Dobra, ja tu pozbieram i wam pokażę później. Dobra, jestem już na ostatnich rzędach. Ostatni raz tu idę. No i tak patrzę, że ziemniaki za niedługo będą kwitnąć, pąki dostają. Także, no jak widzicie, no bardzo ładnie się wzięły. Miejscami są takie małe, ale to tam się da. Stałem, że gdzieś koło 2, może 1,5 tony. Ciężko by tak powiedzieć, ale coś tak obstawiam, że około 1,5 tony no zbieramy, że będzie dobrze, jakby tyle dało. Kurde, tak szedłem i mówię, gdzieś spadnie czy coś, to jeszcze raz się pozbiera, bo ona i tak wróci. Jeszcze wieczorkiem sobie przejdę. Teoretycznie, no nie wiem, żaden środek na tą mędę nie działa. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak wy zwalczacie starą stonkę. Teraz idę sobie tu w burakach. Widzicie, nie wiedzieliśmy co zrobić z kapustą. Tam gdzie były wolne miejsca, wdzieliliśmy kapustę. Też chciałem tu wam gdzieś pokazać, bo widziałem, że mszyca mi atakuje buraki. Chciałem też pysnąć, ale teraz nie mogę znaleźć. Czekajcie. Gdzieś tu było wczoraj, widziałem jeszcze, tacie pokazywałem. No szykowne, to tak bardziej pod liściami jest. Tu mamy ogórki, przesiewaliśmy w zeszłym tygodniu. O! Dobra. O, widzicie? Jak jest? To jest już. Siedzą tylko w tych tu. Burakach, w tamtych w ogóle jeszcze nie widziałem. W tych widziałem. Wczoraj dopiero zauważyłem. W tamtych, no tak, to mówi, że średnio będą wchodzić, bo... Albo są kwaśniejsze liście, czy co, bo nawet kury nie chcą tego działać. Wolą, jak wiecie, pryskałem tutaj od... ciężko mi. Od odżywką, to był agrohol. To jest też na rzepaki tam, z tego co wiem.
No i zobaczcie, jak się ładnie wzięli. Co dała ta odżywka. Zobaczcie, tu miejscami. No tu jeszcze tam, jak widzicie, dotąd tata kupił nasiona i dosiał. Chciałem te rozsadzać też po jednym jak te, ale tata mówi, że tych się nie odsadza, oni muszą zostać w tym. No, jednym zdaniem dobrze. Tutaj mamy fasolę, tu też. Ogólnie mamy, uwaga, około 1500 rozsadów kapusty. Gdzieś się dało, gdzieś się wpierdzieliło, mamy ten. O, idę wam pokazać czosnek. Zobaczcie, już mam zawiązany. No. Czemu się wiąże, żeby szczypiowy, znaczy nie wiem, czy to jest szczypiowy, żeby to zielone po prostu nie było duże, a owoc był bardzo duży. Tak się robi, tu mały gdzieś tam zahaczyłem kulturatorem i się rozsiał. A pokażę wam ten środek, czym pyszkałem. O, to jest to. Akrobat. Artemnafiozę. Zaraz ze ziemniaka, mączniaka rzekomego i dyniowatych. No dobra, to witajcie na kolejnej części tego vloga. Już teraz jestem na kukurydzy. Kurde, miękko jest jeszcze. Jak widzicie, no jakoś tam się bierze ta kukurydza po tych ostatnich, no zahaczy ostatnich, jakieś 3 tygodnie temu były. Widać jakieś tu przypalone, znaczy przypalone, zmarznięte jest, o. No dostała trochę gaby, ale coś tam będzie. Było pryskane na zielsko, jak możecie zauważyć, już bierze zielsko. Nie wiem, czym pryskali, powinienem się pytać. Był też dawany RSM, a kukurydza była siana 20 kwietnia zaczęta była. No, 20 kwietnia była zaczęta. Tutaj żyto ktoś ma. Nie wiem, kto to ma. No, jak widzicie, ładnie wygląda. Możemy sobie urwać. Już też się nawet kwitło. Także tak by to wyglądało. Przyjechałem sobie ometem. Jeszcze chodzi chłop. Także jest dobrze. Znaczy, za daleko nie mogę nim jechać, bo się nagrzeje, jak go zgaszę. I już jest wtedy koniec, już go nie zapalę. Dopiero jak ostygnie, wtedy dopiero mogę ruszać dalej. No, podejrzewam, że poszedł tutaj cylinder, tłok, pierścienie. Wszystko generalnie do wymiany jest tam, tu, w tym. No, jest trochę ciepły, ale powinien zapalić. Dobra, trzymaj to się, cześć.